Witam Cię, człowieku rozumny, i przechodzę od razu do rzeczy. Chyba każdy z nas, niezależnie od naszego światopoglądu, systemu wartości i wierzeń, musi przyznać, że człowiek oprócz głodu fizycznego odczuwa też coś w rodzaju głodu duchowego, głodu w sercu powiedzmy, czyli potrzeb, których niespełnienie pozostawia go nieusatysfakcjonowanym z życia. Na potrzeby dzisiejszego odcinka mówmy o głodzie w sercu. Podobnie jak głód fizyczny możemy oszukiwać śmieciowym jedzeniem, podobnie głód w sercu możemy oszukiwać treściami zastępczymi. I mowa o tym była w poprzednich odcinkach, że dochodzi do kilku takich ciekawych zjawisk. Po pierwsze, jeżeli człowiek je chipsy, pije napoje gazowane i na przykład je dużo słodyczy, to bardzo szybko jego apetyt zaczyna go oszukiwać i już nie podpowiada mu, co jest dla niego zdrowe, ale podpowiada mu, na co ma ochotę. A to, na co ma ochotę, to są rzeczy stworzone przez człowieka na potrzeby tak naprawdę zarabiania pieniędzy. Więc producenci ci dokładają starań, aby te smaki, które się serwuje człowiekowi, były jak najbardziej uzależniające. Identycznie jest z treściami dla serca. Jeżeli próbujesz zaspokoić swoje potrzeby, tak naprawdę swojego serca, które wrzeszczy do ciebie, że jest stworzone do czegoś większego, próbujesz zaspokoić za pomocą treści zastępczych, to są treści stworzone przez człowieka, najczęściej przez człowieka, który na nich zarabia, więc są tak skonstruowane, żebyś się od nich dosyć szybko uzależnił. O jakich treściach zastępczych mowa? No w dzisiejszych czasach taką treścią najczęściej jakby nam serwowaną jest seks, na różne sposoby podawany. Seks jest sprawą bardzo taką delikatną, bo dotyczy jakoś naszego też życia uczuciowego, jakoś naszej tożsamości, więc bardzo szybko możemy ulec złudzeniu, że jest kwintesencją naszego życia i no, na tym ktoś bardzo dużo zarabia. Innymi treściami zastępczymi jest oczywiście konsumpcjonizm, materializm, kariera, sport w dzisiejszych czasach, który staje się religią. Żeby było jasne, ja na przykład uwielbiam sport, więc za chwileczkę do tego dojdziemy. Kult ciała, podziw ludzki, bardzo różne treści, którymi próbujemy zaspokoić naszą pustkę w sercu i też coraz bardziej popularne w dzisiejszych czasach treści ucieczkowe, czyli seriale i gry komputerowe. I teraz wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, oczywiście nie są złe same w sobie, podobnie jak nie jest złe zjedzenie ciastka, a nawet czasami jest wskazane. Problem pojawia się wtedy, kiedy te treści zamiast deserem, podobnie jak ciastko, próbujemy uczynić treścią główną naszego życia, taką główną treścią, którą próbujemy nakarmić nasze serce. I to się kończy problemami, bo po pierwsze uzależniamy się od tych treści, chcemy ich coraz więcej i nigdy nie jesteśmy zaspokojeni do końca. I teraz, dlaczego tak jest? No ja nie ukrywam, że jestem osobą wierzącą i zarówno z powodu jakby treści podawanej przez moją wiarę, ale głównie z doświadczenia swojego własnego, mogę powiedzieć, że jedyną treścią, która tak naprawdę karmi człowieka, pozostawia go odżywionym, jest relacja z Bogiem. I teraz ostatnio rzuciłem takie hasło na swoim vlogu, na swojej liście mailingowej, żeby osoby chętne powiedziały w kilku zdaniach, czym dla nich jest wiara w Boga. I teraz z przyjemnością prezentuję rzeczy, które zostały mi podesłane. Wiara w Boga jest dla mnie ogromną siłą i fundamentem życia. Wiara w Boga jest dla mnie relacją z drugim człowiekiem. Jest szansą na stawanie się kimś lepszym każdego dnia. Wiara w Boga jest dla mnie czymś tak podstawowym, jak oddychanie, jedzenie czy spanie. Po prostu jest niezbędna do życia. Wiara w Boga jest dla mnie siłą i nadzieją. Wiara w Boga jest dla mnie wysiłkiem, który chętnie podejmuję, aby być lepszym człowiekiem. Wiara w Boga jest dla mnie sposobem na lepsze życie. Dla mnie wiara jest czymś, co nadaje sens mojemu życiu. Dla mnie wiara jest światło. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli mi pomóc, jakby powiedzieli te słowa na głos. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby jeszcze podesłać takie treści, najlepiej niestety krótko, bo nie ma miejsca na to, na długie wypowiedzi. Krótko, czym jest dla ciebie wiara w Boga? To adres mailowy mój znajduje się pod tym filmem. Dla mnie wiara w Boga też jest jakby główną treścią mojego życia, główną wartością odżywczą. Wszystkie dodatki do tego oczywiście też bardzo mi smakują. Lubię swoje życie doczesne, lubię uprawiać sport, nie przeszkadza mi dobre jedzenie, lubię swoją pracę. Też oglądam czasami jakiś serial, czy gram nawet, no w gry komputerowe już nie gram, ale kiedyś grałem. I te wszystkie rzeczy są jakimś takim deserem i dodatkiem. Natomiast fundamentem na samym dnie mojego serca jest wiara w Boga. Jeżeli trzymam się Boga, to moje serce jest jakoś odżywione i moje życie ma sens. Mówię ze swojego doświadczenia. I mówię zupełnie szczerze. Mówię te rzeczy dlatego, że zależy mi na was. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi
odnalazło w życiu szczęście. W poprzednich odcinkach dotyczących tego zagadnienia była mowa o tym, że człowiek, który w pewnym momencie stwierdzi, że chciałby zmienić rzeczy, którymi się odżywia, i na przykładzie, jeśli chodzi o jedzenie, no to na przykład zamienić chipsy, napoje gazowane i ciastka na, powiedzmy, sałatki, owsiankę i wodę z cytryną, napotka oczywiście duże problemy. Po pierwsze, to mogą być problemy takie odstawienne, że też są uzależniające i ciężko z nich zrezygnować, a po drugie też problemy jakby w naszym otoczeniu. Ludzie bliżej, z bliższego i dalszego otoczenia będą reagować nerwowo. Po pierwsze, będą mieli dyskomfort porównawczy, bo to, że ty próbujesz poprawić swoje życie, może dla nich być niewygodne, a po drugie, dalsze otoczenie zarabia na twoich uzależnieniach, na twoich złych wyborach. Identycznie jest z treściami w sercu. Jeżeli postanowisz zmienić jakoś swoje życie, spróbować znaleźć coś głębszego, spróbować zmienić treści, którymi się karmisz, to po pierwsze, będzie ci trudno, bo jesteś pewnie, możesz być już troszkę uzależniony od niektórych treści zastępczych. Po drugie, najbliższe otoczenie może się pukać w głowę, co ty robisz, co nagle się próbujesz jakoś, nie wiem, określić sens życia, dojść do tego, jak powstał człowiek, jaki jest sens wszystkiego, albo nawet od razu nawiązać relacje z Bogiem. Mogą pójść do kościoła na przykład, mogą się pukać w głowę, ale tak naprawdę będą robić tak dlatego, że będą mieli ten dyskomfort porównawczy, bo każdy z nas ma w sobie głębie w sercu i jeżeli ktoś inny nie jest gotowy próbować szukać czegoś głębszego, a ty zaczniesz to robić, to on będzie miał dyskomfort i będzie cię zniechęcał, pukał się w głowę, wyśmiewał. A dalsze otoczenie również będzie dokładało starań, żebyś pozostał przy swoich nawykach, dlatego że na nich zarabia. I teraz co ja mogę doradzić? Dla osób, które jednak są zdeterminowane, żeby przestać jakby oszukiwać swoje serce i chciałyby zacząć szukać odpowiedzi na to, co naprawdę może nakarmić serce człowieka, żeby żył w sposób pełny, to no, mam różne propozycje, rady, w zależności od tego, jaka jest aktualnie ich relacja z Panem Bogiem. Dla osób zupełnie niewierzących, niewierzących w istnienie Boga, albo które nigdy się nad tym nie zastanawiały i nie chcących na razie jakby w ogóle dopuszczać metafizyki do swojego życia, mam taką radę, żeby jak najwięcej myślały. Żeby jak najwięcej myślały nad sensem życia, nad tym, skąd się w ogóle tu wzięliśmy, bo odpowiedzi na te pytania według mnie mogą podprowadzić trochę człowieka do treści, które będą go karmiły. To jest taka moja rada. Dla osób, które jakby są niewierzące i nigdy nie obcowały z tematem Boga albo nie zastanawiają się nad tym od dłuższego czasu, a jednak nie przeszkadza im taka myśl, że mogłyby spróbować, proponuję regularnie, raz na jakiś czas, zacząć się modlić takimi słowami: Jezu, jeżeli Ty jesteś, czyli warunkowo, to daj mi jakiś znak, zacznij działać w moim życiu. Rób to regularnie, zobaczysz, jakie będą efekty. Jeżeli od razu jesteś gotowy pójść gdzieś do jakichś ludzi, rozmawiać o tych sprawach, to oczywiście spróbuj znaleźć w swoim mieście kościół, parafię, jakąś wspólnotę, przy której mógłbyś się zacząć rozwijać w wierze. Jeżeli wierzysz w Boga, ale jesteś osobą niepraktykującą, no to ja ci proponuję, żebyś zaczął być praktykującą i zobaczył, jakie zmiany nastąpią w twoim życiu. Pójść do spowiedzi nie jest aż tak ciężko, pójść raz w tygodniu do kościoła w niedzielę również nie jest tak ciężko. Możesz to zrobić i obserwować przez okres, powiedzmy, 3 miesięcy do 6 miesięcy, czy jakieś zmiany następują w twoim życiu. Natomiast w tym wszystkim staraj się być szczery i po prostu modlić się do Boga, żeby działał w twoim życiu. Jeżeli jesteś już osobą praktykującą, chodzisz do kościoła w niedzielę i nadal ciebie to zupełnie nie karmi, jakoś nie czujesz w tym głębszego sensu, to propozycja moja jest taka, żebyś dodał jedną mszę świętą w tygodniu do swojego harmonogramu i zobacz, co się stanie. Bądź w tym szczery, módl się i przez 3-6 miesięcy, powiedzmy, obserwuj, co dzieje się z twoim życiem. Znajdź jakąś księgarnię katolicką w swoim mieście albo online i zamów sobie jakąś książkę, której opis ciebie inspiruje. Przeczytaj tę książkę, zobacz, jakie będą efekty. Ewentualnie byłoby fajnie, gdybyś w swoim mieście lub w swojej parafii najlepiej rozejrzał się, jakie są wspólnoty i zupełnie niezobowiązująco pójść na spotkanie jakiejś wspólnoty, poznaj klimat różnych wspólnot, może znajdziesz coś dla siebie i to zdecydowanie przyspieszy cię na tej drodze do celu, jaki wszyscy mamy, czyli do poczucia satysfakcji, bo Bóg nie stworzył człowieka do tego, żeby chodził po świecie zupełnie nieusatysfakcjonowany. Tylko że niestety nie może być usatysfakcjonowany wszystkim, co sobie wymyśli, a tylko tą jedyną treścią, jaką jest relacja z Nim, z Bogiem. Jeżeli jesteś już człowiekiem praktykującym, czy też nawet jakieś książki, może jesteś we wspólnocie i wciąż odczuwasz, że jest to dla ciebie bardzo, bardzo niesatysfakcjonujące wszystko i ty nie widzisz sensu życia albo go nie odczuwasz, to według mnie
jeszcze taki jest znak naszych czasów, że jakby zepchnięto sprawy wiary do strefy osobistej. Czyli wmawia się nam, że to jest tak intymna sprawa każdego człowieka, że się o tym nie rozmawia. I nawet w rodzinach mąż z żoną rzadko rozmawia o swojej relacji z Bogiem, bo to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Wydaje mi się, że rozmawianie z innymi ludźmi o swojej relacji z Bogiem jest też czymś, co może jakoś nam poszerzyć trochę horyzonty, pozwolić zejść gdzieś głębiej. To są takie moje rady na szybko. Radzę każdemu i to radzę z całego serca. Ja nie jestem jakimś wynajętym człowiekiem z kościoła, który ma za zadanie przyprowadzić wiernych, żeby dawać więcej na tacę, bo to takie prymitywne tłumaczenia najczęściej można usłyszeć. Ja jestem człowiekiem, który doświadczył tego wszystkiego na własnej skórze. Mam już trochę lat i próbowałem wielu filozofii w życiu, wielu dróg, żeby znaleźć zaspokojenie, dlatego że całe życie czegoś szukałem, jestem osobą dosyć żywiołową, chcę być szczęśliwy. Szukałem w wielu, wielu różnych treściach i znalazłem, tak naprawdę wychowywałem się w rodzinie katolickiej, potem gdzieś na etapie liceum przestałem zupełnie praktykować, wierzyć w Boga i dopiero to było jakieś 15 lat temu, wróciłem do kościoła i no, rozwój w tej wierze tak naprawdę pozwala mi z każdym rokiem odczuwać dużo większy spokój i dużo większe czerpać satysfakcję z życia. Czego życzę wszystkim i tak naprawdę taka jest geneza tego vloga i tego odcinka, w którym właśnie chciałem mówić o pustce w sercu człowieka. Jak zwykle bez żadnego skrępowania powiem, że ten vlog będzie się oczywiście rozwijał o wiele szybciej, jeżeli ktoś zechce mnie wesprzeć. Dlatego umieszczam link do Patronite i proszę Was o wsparcie. Jeżeli znajdą się osoby, które zechcą mnie wesprzeć jakąkolwiek kwotą i z tego się uzbiera taka kwota, żebym ja był w stanie więcej czasu i energii poświęcać na tego vloga, to po prostu on szybciej powstanie. Jeżeli taka jest wola Boża, to będzie powstawał. No inaczej nie jestem w stanie wydłużyć swojej doby, godzić wszystkich obowiązków i ten vlog również będzie się rozwijał, tylko może ewentualnie troszkę wolniej. Także to tyle na temat Patronite. W tak krótkim odcinku nie da się oczywiście zmieścić wszystkich treści, które chciałbym przekazać. Zobaczymy, o czym będą następne. Każdemu, dosłownie każdemu, kto to ogląda, radzę i życzę z całego serca, żeby jak najszybciej uznał, że nie warto jest oszukiwać swojego własnego serca. Warto jest pytać swojego serca, do czego jest stworzone, jaka jest moja rola na tym świecie i tak naprawdę, czy jestem stworzony do rzeczy wielkich, czy jestem stworzony do tego, żeby być takim właśnie chomikiem w kołowrotku, który do końca życia będzie coś konsumował, miotał się i ewentualnie w końcu umrze. A nawet nie ewentualnie, tylko z pewnością. Dlatego też, tak jak powiedziałem, dzisiaj mówię z serca, troszkę chaotycznie. Każdemu życzę, żeby jak najszybciej zaczął zadawać sobie pytania fundamentalne, bo tylko odpowiedzi na te pytania mogą na końcu doprowadzić nas do satysfakcji. Jeszcze raz przypominam, że pod filmem będzie mój adres e-mail i można wysyłać do mnie króciusieńkie świadectwa na temat tego, czym jest dla mnie wiara w Boga. To by było wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i dzięki za Twój czas. Na razie. Bez Boga jest pustka. 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 Bez Boga jest pustka.